I see trees of green, red round the shore. I see the blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see sky so blue and clouds white, bright, blessed day. The times in your eyes, and I think to myself, what a wonderful world. The color. Waiting in the sky, also on the faces and people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do, yeah. They really say, I heard babies cry. Watch them grow, tell you much more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful Dziwoki jest czarnoksiężnikiem jazzu. Pojawił się w Akademii Muzycznej w Katowicach, był częścią Big Bandu, który prowadził Zbigniew Kalemba i Andrzej Zubek. Sam zaczął prowadzić Big Bandy, gra na puzonie znakomicie, jest wychowawcą najlepszych puzonistów w Polsce. Jest wspaniałym muzykiem, świetnym pedagogiem i bardzo ciepłym człowiekiem. I myślę, że jego osobowość emanuje tutaj na środowisko muzyków żorskich. Thank you.
zaczęło się od szkoły muzycznej oczywiście, w której po jakichś perturbacjach, do której się zapisałem, bo zaraz po podstawówce myślałem może, że inny zawód mi będzie pisany i próbowałem w technikum pierwszy rok, prawda, ale to jednak muzyka zwyciężyła, ponieważ dużo ćwiczyłem, grałem, bo w każdej rodzinie porządnej grało się na fortepianie, więc od dziecka grałem na fortepianie. No będąc w tej szkole, w technikum dużo pracowałem nad sobą, ćwiczyłem, ale nie nad tym, co w szkole miałem robić, więc w związku z tym zdecydowałem się przenieść do szkoły muzycznej i potem praktycznie już cały czas muzyka, z małym wyjątkiem, później opowiem. Wybrałem puzon, instrument ciekawy, ponieważ słyszałem wykonawców znakomitych na płytach, które miałem w domu. I mój brat również miał jazzowych muzyków. I tak zaczęła się edukacja w rybnickiej szkole muzycznej. I od razu od początku właściwie grałem w zespołach. Taki był zespół Czesława Gawlika, który miał już swoje osiągnięcia i dosyć długo tam grałem z nimi, mając już jakieś festiwale za sobą znane. A potem po prostu zaproponowano mi w którymś tam okresie życia, jak skończyłem średnią szkołę w Katowicach. Zacząłem w Rybniku, średnią w Katowicach. I pracę na uczelni, na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Trzeba powiedzieć, że ten wydział najpierw trzeba było skończyć. On został później stworzony, ponieważ ja już byłem po średniej szkole muzycznej, nie było klasyki w Akademii Muzycznej. Przepraszam, była klasyka w Akademii Muzycznej, a nie było jazzu. I po iluś tam latach stworzono właśnie ten wydział. Ja byłem jednym z pierwszych jego absolwentów, no i zarazem wykładowcą, ponieważ mi to zaproponowano. No, ten Big Band był znany, to była państwowa wyższa szkoła muzyczna w Katowicach. Z tym Big Bandem również osiągaliśmy wiele wspaniałych festiwali, wyjazdów ciekawych do Ameryki, na festiwal w Reno, spotkania z Miłoszem, z wielu znakomitymi muzykami. No i przede wszystkim praca pedagogiczna. Stworzyłem wydział puzonu jazzowego, którego w akademiach nie było w Polsce, bo tylko klasyki uczono, a wielu muzyków jednak gra jazz i pop, a nie miało do tego czasu wyższego wykształcenia muzycznego. Więc ten wydział stworzył wielką możliwość dla ludzi i do dziś odnosi wielkie sukcesy. Wielu wybitnych muzyków przez ten wydział przeszło, z którymi się jeszcze spotkamy. To jest niesamowite, jak on właśnie w Żorach rozkręcił od wielu lat, że w ogóle tu jest Big Band. No to było nie do pomyślenia w dawnych czasach, żeby w Żorach był jazzowy Big Band, z którym ja z największą przyjemnością sobie zaśpiewam właśnie standardy jazzowe. Jest to fantastyczne. No Lothar sam jest rzeczywiście, podziwiam jego chęć działania i to, co tu zrobił, no fantastyczne. Jeśli chodzi o współpracę z Lotharem Dziwoki, to może się to wydawać dziwne i trochę śmieszne, ale rozpocząłem ją, kiedy miałem kilka lat, a tak naprawdę zaczęło się od tego, że jego żona Maria Dziwoki dawała mi lekcje gry na fortepianie i tak poznałem właśnie ją, potem męża i dwóch synów. I później, kiedy Lothar Dziwoki założył Żorską Orkiestrę Rozrywkową, poprosił mnie o to, żebym właśnie pojawiał się jako konferencjer. Ogromnie się ucieszyłem, bo rzeczywiście można powiedzieć, że przez te wiele lat to jest już taka przyjaźń, a orkiestra rozrywkowa jest na bardzo wysokim poziomie. Ogromnie się cieszę, że tak wspaniale się rozwija. Także Easy Jazz Festival, który mam nadzieję wróci i będzie w Żorach co roku się odbywał, ponieważ też ma już taką międzynarodową renomę.
i jest jednym z najważniejszych festiwali tego typu w południowej Polsce. Orkiestra rozrywkowa, która w Żorach daje koncerty i także poza Żorami, jest naprawdę znakomita. Są to muzycy wirtuozi swoich instrumentów, którzy, właściwie większość z nich to są absolwenci Akademii Muzycznej w Katowicach, znakomitego Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, więc współpraca z takimi ludźmi to prawdziwa radość i dla mnie, i dla słuchaczy, dla odbiorców tej muzyki, tych koncertów. Poza tym bardzo dobre jest to, że Lothar Dziwoki zaprasza także znane osoby, słynnych piosenkarzy, słynne piosenkarki, a czasami może nie powinno się mówić w tym stylu, bo to są wokaliści jazzowi często i to ci naprawdę, można powiedzieć, topowi. I Żorzanie mogą z nimi się zetknąć czasami po raz pierwszy na żywo, więc to jest znakomita okazja do słuchania muzyki rozrywkowej i muzyki jazzowej w najlepszym wykonaniu. To też nie jest tajemnicą, że w moim życiu miałem też różnego rodzaju wyjazdy poza festiwalami, poza pracą czysto taką, jakby się to nazywało, artystyczną. Były wyjazdy na statek za chlebem, ale tam muszę od razu powiedzieć, to nie tak, że tam na statku to się nie gra, trzeba po prostu byle co grać i zarabia się pieniądze i zwiedza świat. Na pewno się zarabiało, na pewno zwiedzało się świat, ale naprawdę wspaniałych muzyków tam spotykałem, którzy w ten sam sposób pracowali i jeździli po świecie. Byli to wspaniali amerykańscy jazzowi muzycy, a byli też popowi. Z Paul Anką grałem. Grałem w zespole z Ginger Rogers. To była pani, która z Fred Astaire'em była partnerką Freda Astaire'a. Więc tam też sobie przyjechała prowadzić zajęcia tańca na przykład. Czy Omar Sharif na przykład, który prowadził zajęcia w bridge'u, a w międzyczasie puszczał swoje filmy pasażerom. Także różni, przeróżni ludzie z muzyki klasycznej, jazzowej i aktorzy, czy tam Jacques Cousteau, którego miałem okazję poznać. Więc działy się, tam też opowiadał o głębinach, pokazywał różne filmy. O Sharifie mówiłem. No wiele wspaniałych nazwisk muzycznych i niemuzycznych, które też pracowały na tych różnego rodzaju pasażerskich, olbrzymich statkach, które pływały sobie dookoła świata. Będąc w tych podróżach, na tych statkach, kręciliśmy się w okolicy Nowego Orleanu i Georgii i tam na jednym z koncertów, bo graliśmy regularne koncerty też jazzu tradycyjnego, byli ludzie właśnie z tych stron i jeden z nich po moim śpiewie, występie przyszedł i mówi: Louis Armstrong żyje. Zdziwiony, bo tak mu to brzmiało, a on go osobiście znał. Oczywiście chodził na koncerty, no bo był z Nowego Orleanu. No więc to było takie dla mnie zachwycające, cieszyłem się bardzo, że komuś się spodobało i prasa o tym napisała i nazwali to Polish Satchmo, ponieważ Armstrong miał taki przydomek, więc Polish Satchmo, czyli polski Louis Armstrong skądinąd. I do kraju jak przyjechałem też to używano tego przydomka. Nowy Orlean ma Louisa Daniela Armstronga, a Żory, Polska, Śląsk ma Lothara Dziwokiego. Wielkie nazwisko w świecie muzyki, przede wszystkim muzyki jazzowej oczywiście. Nazwisko, które samo w sobie jest już marką. Marką taką, że gdziekolwiek by nie pojechał pan Lothar Dziwoki, to te jego dobre imię, ale także tak naprawdę naszego miasta, Żor, gdzie mieszka, które jest bliskie jego sercu, jest tak naprawdę promowane. Więc Lothar to w zasadzie nazwisko ikona w świecie muzyki, znane na całym świecie, a dzięki temu, że pan Lothar nazwał swoją orkiestrę Żorską Orkiestrą, czyli z tym przymiotnikiem Żorska, propagowane jest też także to, skąd on pochodzi,
czyli propagowane jest miasto Żory. Jest świetnym, wybitnym jazzmenem i człowiekiem, który ma za sobą lata doświadczeń jako pedagog i ten, który przekazuje wiedzę, umiejętności. Wychował kilku znakomitych muzyków. No i jestem pełen podziwu dla jego wysiłków w utrzymaniu big bandu jazzowego, co było dla mnie zaskakujące, dlatego że to jest zawsze trudne. Love your melody, right over. Sounds like the lyrics of the song. But since it's so, I thought you ought to know. I love you, melody. That the fish are in the sea. It's not the thing for me. But that's for sure, just like I said before. I love you. Pan Lothar Dziwoki jest osobą bardzo charakterystyczną, można powiedzieć, że ma pewną taką muzyczną charyzmę. Potrafi skupiać wokół siebie muzyków, ale co najważniejsze, potrafi przyciągać widzów. I jestem przekonany, że pan Lothar Dziwoki i jego orkiestra należą do naszych najlepszych kulturalnych towarów eksportowych. Niczego nie było w Żorach, co mógłbym, w czym mógłbym uczestniczyć. I zależało mi, żeby na miejscu, gdzie od przecież ponad prawie 50 lat już przeszło mieszkam, stworzyć orkiestrę. Poszedłem do władz, które były bardzo przychylne, szczególnie prezydent Socha, i załatwiłem jakieś pieniążki, dzięki którym ten big band mógł powstać i mógł działać, dawać koncerty z różnymi wspaniałymi ludźmi. Fantastyczna atmosfera, magia, świetny zespół Lothara, naprawdę koledzy muzycy, artyści grali fantastycznie, publiczność kocha muzykę, nie mam żadnych wątpliwości, miasteczko przepiękne. Naprawdę to są takie piękne chwile w moim życiu, w mojej przygodzie z muzyką. Naprawdę ja jestem zachwycona i ja chcę tu wrócić. No, zapraszamy już, o ile to jest możliwe. Do głowy pomysł, jak MOG miał jubileusz. Pani dyrektor powiedziała, że przydałaby się jakaś ciekawa impreza, która by po prostu przypieczętowała to wspaniałe jubileusz. No i ja wtedy przyszedłem z takim pomysłem stworzenia w Żorach, jeszcze nie było jazzowego festiwalu. Zaakceptowano to,
bardzo się udał ten pierwszy, bo trwał nawet 4 dni i była muzyka w kościele i była na rynku właśnie z panią między innymi Dudziak, Urszulą w kościele z Urygą i z zespołem gospel, potem z zespołem smyczkowym z Katowic. Duża forma, to się też teraz często robi, więc taka fajna forma. No i reszta w Moku jeszcze, prawda, 4 dni. Tych festiwali się nazbierało, wiadomo, już 8. All of me, why not take all of me? Can't you see? And nobody's out here. I'll take my lips. I want to lose them. Yeah. Take my arms. I never used. Yes, you would ride. Let me revive and cry. How can I? A warrior is out here again. So I lost my heart. So why did I take all of it? Życie moje jest jakimś tam sukcesem, że udało mi się parę lat przeżyć i po prostu działać jeszcze. Już nie jestem najmłodszy i jeszcze ciągle chciałbym prowadzić tą orkiestrę, która pięknie się rozwijała przez te 10 lat. Gra ze wspaniałymi ludźmi. Nie wiem, który wspanialszy był koncert, ale publika chyba potwierdziła, że który było przeważnie ponad limit, często standing ovation na koncertach, więc to były jakieś takie pojedyncze sukcesy z koncertów, jeżeli tu chodzi o Wrzora, a tam na świecie, no wiadomo jak byłem z uczelni, z orkiestrą, big bandem też, po prostu w Berkeley, czy tam w San Francisco koncerty, czy festiwale, no wyróżnienia na różnych festiwalach. Na Jazz Jamboree występowałem 7-krotnie, bardzo popularny światowy festiwal jazzu w Warszawie, gdzie byli najwięksi też muzycy światowi, no i polscy. Też w swoim czasie Złotą Tarkę zdobyłem, czyli pierwsze miejsce ze zespołem High Society z Gliwic. To też także to były jakieś takie pojedyncze sukcesy. Trudno by mi powiedzieć o jednym największym. Pan Lothar, myślę, jest taką barwną postacią w naszym mieście i wszystkie osoby, które uczestniczą w koncertach, są bardzo jakby zadowolone po koncercie, bo może opowiem, jak to wygląda przed. Przed ludzie bardzo często dzwonią, dopytują się, kiedy koncert będzie, bukują miejsca, nie pytając nawet, kto będzie gwiazdą, w sensie, kto będzie śpiewał z panem Lotarem. I tutaj nie chciałabym obrazić żadnych osób, które z panem Lotarem występują podczas koncertów, ale mam takie wrażenie i zawsze to mówię po koncercie, że dla tych osób, które przychodzą słuchać pana Lotara i Żorską Orkiestrę Rozrywkową, nie jest istotne, kto z nimi występuje. Najważniejszy jest fakt, że jest pan Lotar na scenie, że pan Lotar zaśpiewa sławetny Wonderful World, że pan Lotar powie Ichi Lichi San i wszyscy są jakby w niebo wzięci i szczęśliwi. Bardzo pozytywnie ludzie go odbierają. Pan Lotar jest taką ciepłą osobą i myślę, że bardzo fajna jest to promocja naszego miasta i w mieście i poza miastem, bo wiemy też, że orkiestra występuje poza miastem na licznych koncertach. Fajnie jest gościć w naszych tutaj progach skromnych pana Lotara. Ja jestem fanką pana Lotara, więc bardzo lubię, jeżeli koncerty są organizowane u nas. Bo cała ta otoczka, wszyscy ci ludzie, którzy przychodzą odświętnie ubrani, tacy podekscytowani, jak ten koncert wypadnie, jest fajnie w tym po prostu brać udział. Jedni lubią góry, inni lubią morze. Jedni lubią film, inni lubią muzykę. W samej muzyce myślę, że
znajdziemy i taką alternatywną, i właśnie po drugiej stronie znajdziemy jazz, soul, co do czego pan Lothar Dziwoki, myślę, że jest prawie jak urodzony. I patrząc z tego punktu, to myślę, że po pierwsze decyduje o tym, że człowiek chce przyjść na dany koncert, to, że lubi daną muzykę. Czyli sam się w nią wsłuchiwał, sam ją bardzo przeżywa i jest ona dla niego bardzo dobrym rozwiązaniem. Jeśli miałbym popatrzeć teraz na samą osobę pana Lothara, to powiedziałbym, że właśnie przez niego przemawia bardzo solidne rzemiosło, przez niego przemawia charyzma i to, że tak konsekwentnie od paru lat ową orkiestrę budował, spowodowało, że ten efekt dla słuchacza dziś już jest bardzo miły, sympatyczny i myślę, że to powoduje, że ludzie chcą, tak jak i ja, na te koncerty przychodzić. To naprawdę wizytówka wspaniała dla naszego miasta. To nazwisko, które jest sławne, znane, doceniane, wielokrotnie nagradzane w świecie muzyki. Dlatego tym bardziej jest nam miło, że pan Lothar mieszka w Żorach, promuje Żory, bo bardzo często mówi o tym, skąd pochodzi. No i przede wszystkim za każdym razem, jak na scenie wypowiadane jest jego nazwisko i nazwa jego orkiestry, to wszystkim na myśl przychodzą Żory, więc piękna promocja miasta, my ją oczywiście doceniamy, staramy się wspierać. Marzeniem jest, żeby utrzymać nadal Żorską Orkiestrę, stworzyć dla niej lepsze warunki bytu, bo wszystko drożeje i z biegiem lat te warunki mimo się ulegają pogorszeniu. No i festiwal, ciągle ten festiwal, żeby istniał, Easy Jazz Festival, który już odniósł sukces i na międzynarodowej arenie i chciałbym nadal, żeby był tym międzynarodowym festiwalem i żeby można ciągle tak wspaniałych ludzi do Żor zapraszać i grać dla tych ludzi tu, bo są wspaniali.